Dzień dobry. Ja jestem Pascal, a to, jeśli ktokolwiek mówi, że wolałby walczyć przeciwko jednej kaczce wielkości konia, gościu się nie zna na rzeczy. Albo gościuwa. Nie dyskryminuje idiotyzmu. Każdy może być idiotą. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rysować z nazw naukowych zwierząt. Ja nie będę wiedział, co to za zwierzęta. Będziecie mi pisać te najdziwniejsze nazwy, na przykład Cancer Productus. Okazuje się, że to jest skalny krab. I ja będę rysować to, co uważam. Nie musi być to konkretnie zwierzę, tylko będziemy porównywać moje wyobrażenie z tym, co jest w rzeczywistości nazwane. Tak więc zacznijmy od tego, co Mikolo mi napisał, i to jest gorila. Nie mam pojęcia, czym może być gorila. To wygląda jak nos goryla. To mniej więcej wygląda jak usta goryla. Lubicie goryle? Mam wrażenie, że ktoś z was rzuci mi żabę, a ja nie ogarnę i narysuję coś innego i nagle żaba i powiedzie, że Pascal nie zna swoich żab. Oj. Ten goryl coś widział. Goryl ma Sharingana. On nie wiedział, on coś wciągał. Ludzie też do końca nie wiedzieli możliwości pewnych ziółek i podejrzewam, że biedny goryl poszedł, nawciągał się jakiegoś trującego bluszczu, myśląc, że to jest mięta i cholera teraz ma największego tripa na świecie. Ultra giga goryl. Małpy razem silne. Pascal to jednostka ciśnienia. Tak. Jeszcze też była na podwórku specjalna zasada, zasada Pascala. Dodaj mu taką ślinę. Dobra. O. Dobra, to jest chyba nasz goryla. Goryl nizinny. Ride wife, life good. Araneus diadematus. To jest coś od pajęczego. Pająk z diademem. Też mi się tak od razu skojarzyło. Myśl po grecku, a nie po łacinie. Ale co mi to zmieni? Nie wiem, czym jest diadem po grecku. Zrobię uroczego pająka. Pająk Lukas. Coś jak on właśnie. Tak mi się wydaje. Ja się nie znam za bardzo na pająkach. Pająki mi nie przeszkadzają, ale na przykład jak byłem na wystawie pająków i w sumie innych różnych też zwierząt bardziej kojarzonych z zabójstwami ludzi, to nie wziąłem go na ręce. Moja dziewczyna sobie wzięła go, ale ja nie. Speniałem? Nie, po prostu nie chciałem go mieć na ręce. No może trochę speniałem. Robimy diadem pajączkowi. To jest diadem z wąsem. Patrzcie, nawet ma... Na tej swojej szczękoczułce pierdzionek. O, sprawdzamy, jak wygląda Araneus diadematus. Krzyżak ogrodowy. Krzyżak ogrodowy to u mnie w garażu. Nasz jest bardziej cute. Bitis, mam wam narysować tą K-popową bandę. Co to jest Bitis? Bitis. Koschi bajc. Kojarzy mi się z jednym słowem. Teraz jest mój czas, by zaszaleć i pokazać wszystkim, kim jest Bitis. Nic nie stanie przede mną, oprócz samej dziwnej nazwy, jaką jest Bitis. Beats by Dr. Dre mogłem zrobić w sumie. Niesponsorowany jestem. Nawet nie pomyślałem o tym. Żreć mi się chce cały czas. Co to jest, shrimp w torebce? Nie, to bitki wołowe. Niech ziemniaki będą obok i brokuła, dobra. I już mamy koperek. I mamy puree. Piwo marki Bitis. Czym jest Bitis? Uwaga, Bitis. Bitis to jest wąż. Że o tym nie pomyślałem. Rodzaj jadowitego węża z podrodziny żmij w rodzinie żmijowatych. To są żmije. Rolutes marcidus. Jakiś Marcin. Lutes. Bigus dicus? To musimy psychicznego Marcina narysować. Będzie miał sobie nosek, że ma jedną źrenicę zdecydowanie większą od drugiej. Jedna w jedną, druga w drugą.
On się rozpływa, po prostu, rozumiecie? Że jego esencja istoty się rozpływa. Już nie jest do końca człowiekiem. Psycho. On się powoli staje lutnią. A jego nozdrza zmieniają się powoli w dziurę od pudła rezonansowego w lutni. Się powoli mu struny pojawiają. To z tym się później scali. Czym był Psychrolutes Marcidus? Okej. Obie te istoty się rozlewają i... Nie wierzę w to. Nie miałem w ogóle pojęcia, że Psychrolutes Marcidus to jest Blobfish. Jestem pod wrażeniem. Ecus Quagga. Nie wiem, co oznacza quagga, ale Ecus to nie jest tylko europejska książeczka ubezpieczenia zdrowotnego, ale też Ecus oznacza konia, jeśli dobrze pamiętam. O, ale quagga? Quagga? Czy to jest kaczka wielkości konia? Co wolicie? Być zaatakowani przez 100 koni wielkości kaczki, czy jedną kaczkę wielkości konia? Ja dzisiaj wam pokażę, dlaczego wolelibyście być zaatakowani przez 100 koni wielkości kaczki. Już widzę morderstwo w jej oczach. To jest giga kaczka. Nigdy nie rysowałem tak wkurzonej kaczki. To troszkę w dół musi pójść. Mają na nim haki ostre. Dlatego, jeśli ktokolwiek mówi, że wolałby walczyć przeciwko jednej kaczce wielkości konia, gościu się nie zna na rzecz. Albo gościuwa. Nie dyskryminuje idiotyzmu. Każdy może być idiotą. Troszeczkę śliny, ale demona narysowałeś. Jak się jeszcze kaczek nie boicie, zacznijcie. Zapomnijcie o trypofobii, kaczkofobia to jest to. Arachnofobia, czego się boicie? Małego pająka, którego możecie zgnieść? Nope. To jest Ecus Quagga. Okej, miałem pewne podejrzenia. Zebra stepowa. Czyli wiedziałem, że to jest koniowate i przez chwilę myślałem o okapi, o next. Ailuro podo melanoluek. Ailuro i poda. Co poda? To wiem, że to oznacza ciemny. To jest coś, że ciemno oka. Coś tam ciemno oka. Pod to jest stopa. Coś ze stopami. To robimy sobie stonogę. Stonoga to bardzo klasy człowiek. Nabiłeś mi skurwielu matkę. Co nie? Czyli nosi najbardziej popularne oprawki. I one mają takie czułka jakieś. O, troszkę jak sum wygląda. I robimy mnóstwo nóg. Ailuro poda melanuele. O, panda wielka. Mówiłem na początku, że melano to będzie ciemny, a że eka to oko. Czyli panda co ma? Ma ciemne oka. Silurus glanis. Silurus glanis. Glanis brzmi jak jakieś, jak nazwa rodu z Gry o Tron. Co to tam było? Nie oglądałem Gry o Tron. Nie czytałem Gry o Tron. Mam w nosie Gry o Tron. Silos. Nic więcej nie ma napisane, tylko silos. Silosy są bardzo ważne. Tak więc chwała silosom. Silosy na prezydenta z nadchodzącymi wyborami. Ja was wszystkich apeluję, żebyście zagłosowali na silosa. Silos nas wszystkich wysłucha, przechowa nasze jedzenie, nie ukradnie nam pieniędzy i nie rozda ich swoim kolegom. Silos nie zbuduje willi dla kolegów. O tak, dorobimy temu silosowi oczy. Patrzcie, silos ma wąsy. Będzie miał krawat. On zmieni nasz świat. Ilurus glanis. Seria. Sum pospolity. Długość życia 60 lat. Niewoli. Występowanie Jezioro Bodeńskie, Morze Kaspijskie. Więcej. Szczupak lepszy. Ja kiedyś szczupaka złowiłem, jakbym mały, takiego metrowego, coś więcej nawet niż metrowy. Może trochę mniej niż metrowy. Tak około metra, no nieważne. Byłem mały i był cholera prawie mojego wzrostu. Upupa epopa. W skali od 1 do 10, jak bardzo jestem zdzieciniały, myśląc tylko o jednej rzeczy. Narysowałbym dupsko. Rysujemy dupsko. W dżinsach oczywiście. To będzie dupsko bez nóg. Tu jest kieszeń na tym i wystaje z niego
lizak. Taki z tym cholernym zawiązaniem u spodu, którego nie da się otworzyć. Czym jest Upupa Epops? Dudek? Cholera, bramkarz? Fratercula Arctica. Łatwe. Ty na wszystko mówisz łatwe, ale ty miałeś jakiś atlas ze zwierzętami. Nie będzie to lew ani nic. Nie wiem, co to ma znaczyć, bratnia kula arktyczna. Jak mówisz bratnia kula arktyczna, narysujemy kuleczkę, zrobimy jej oczki, zrobimy jej fokowatą mordę. To jest gruba foka. Bratnia kula armatnia. Czy co to tam? Tym jest Fratercula Arctica. Odpowiedź to maskonur zwyczajny. Co, wiedziałeś, że to maskonur? Mikolo? Jestem zaintrygowany, czy jest to w rzeczywistości jakaś znajomość łaciny, czy cholera leci w buble i kurde googluje, a później mówi easy, 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 easy. Okej, okay, little brother of the north in Latin. I to ci niby powiedziało, że to jest maskonur zwyczajny. Każdy mógłby być małym bratem z północy. Ja cholera mógłbym być małym bratem z północy, bo jestem na północy Polski. Googlujecie, a później mówicie easy. Nieładnie, nieładnie. Ale było Arktyka. No, ale nadal jest mnóstwo zwierząt okołobiegunowych. Musisz otworzyć swoje trzecie oko? Nie, bo ty otworzyłeś swoje trzecie oko, bo gadasz z dupy. Bo cholera kłamie, mówi, że niby ja czegoś nie widzę, a później tłumaczy mi tym, że wiedziałem, że to maskonur, bo to jest mały braciszek z północy i że dlatego, że nie jest Borealis, tylko Arktika to wiedział, że to maskonur. To nie ma sensu. Boletus edulis, dobra. Bolet. Muszę siebie narysować, którego boli dusza. Moja dola boli, jak gadacie kłamstwa. Boletus brzmi jak pocisk. Balet. Moje emocje w tym momencie. I troszkę łezki, bo mu smutno. Bo inni wiedzą, co oznacza Fratercula Arctica. I czym jest Boletus edulis? Jest grzybem. Borowik szlachetny. Połączmy te dwie rzeczy w jedną. Batrachus sachy adrensis i Darth Vaderum. Kto był tak cool, że nazwał zwierzę Darth Vaderum? Etymolodzy to nerdzi, kto by się spodziewał. Mogli wybrać jakąś niszową też postać, a nie z popkultury, rozumiesz? Gdzie Darth Vaderum jest uznawany za cool postać przez ludzi, którzy też nie są nerdami. Bo mogliby rzucić czymś typu postać ze Star Treka, która wystąpiła w jednym odcinku, jest ich ulubioną postacią. To byłoby takie nerdowskie. To co najważniejsze w Darthie Vaderze, jego hełm. Dobra, mamy część Dartha Vaderuma, teraz część greckiego boga musi być. To jest połączenie tych dwóch istot i dało nam to Dartha Vadera jako greckiego boga. I czym jest Darth Vaderum? To jest jakiś kleszcz? Żółw? A to drugie? No nie, żaba purpurowa. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, suba, komentarz. Ja jestem Pascal, a to był Zaszczyt. Do widzenia.